Szczęść Boże, Iwona Kowalska, zapraszam na prognozę pogody. Nad zachodnią, południową i wschodnią Europą niże z frontami atmosferycznymi, a nad pozostałym obszarem pola wysokiego ciśnienia. Pogodę nad Polską kształtować będzie słaby wyż i napłynie chłodna i sucha masa powietrza. Dziś nad Wyspami Brytyjskimi, nad Bałkanami oraz nad południową Skandynawią, a także nad Dalekim Wschodem dużo chmur z opadami deszczu, a na pozostałym obszarze więcej słońca. Najchłodniej w Moskwie około 9 stopni, a najcieplej w Madrycie 27 i zmieniamy mapę. Na południu Górnego Śląska i w Małopolsce zachmurzenie umiarkowane, a na południowym zachodzie miejscami deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe. Na termometrach od 14 stopni na Suwalszczyźnie do 18-19 na zachodzie i południu. Powieje umiarkowany wiatr z południa i ze wschodu. Ciśnienie będzie spadać i wyniesie około 1029 hektopaskali. A teraz prognoza pogody dla poszczególnych regionów. Zapraszam.